Hello, my hungry friends. Today, my dad and I are making stuffed cabbage, kapusta faszerowana. Welcome back, friends. Today in my kitchen is my dad. I'm so excited. He's cooking with me. This is my dad, Jurek. Dzień dobry. Dad is gonna teach me how to make his family dish called stuffed cabbage. And this is not what you think. This is not cabbage rolls. This is a head of cabbage that is being stuffed with some meat. So we started our process already a little bit ahead of time. And we started with this huge head of cabbage. Trochę duża. Trochę duża. Jedną mam w brzuchu. So to make this dish, we're gonna need one huge head of cabbage. And we blanched it, or we boiled it for about 5 minutes. Gotowaliśmy kapustę 5 minut. 5 minut, tak. 4,5 minuty. 4,5, bo młoda, a starą kapustę? What about old cabbage? 10 minut. 10? Albo 15, to zależy jaka stara, nie? Ale tylko, gotuje się tylko po to, żeby te pestycydy wyrzucić z tej kapusty. Aha, i żeby zmiękczyć. I trochę, żeby zmiękczyć. Bo do surowej też by można było nałożyć, nie? Okay, so we've done that ahead of time. You're gonna need a pot, obviously big enough to fit your cabbage. So you're gonna bring it up to boil. Gotujemy na takim wysokim ogniu, czy tak tylko, żeby lekko pyrkało? Nie, no normalnie. Gotuje się tak, żeby woda nie wyciekła z garka. Okay. And then we take it out and we cool it, so it's cool to the touch. So we're gonna just let it hang out here for a second and we're gonna do our meat that's gonna go inside of our whole head of cabbage. I tutaj mamy co? What do we have here? To mięso. Mięso ze świnki oczywiście. Tylko pork only. Tylko ze świnki, tak. Z łopatki. I troszeczkę boczku można dodać. Surowego. Surowego i nic więcej. Wszystko jest surowe. Wszystko surowe. Cebula jest surowa, czosnek surowy. I do tego dodajemy pozostałe produkty, co zaraz córka zaraz prezentuje. Okay, so we have... we ground the meat ourselves, because we go to the butcher and just buy a piece of meat. And I actually ground up the onion as well. So we have two large onions and some garlic. And I asked Dad, how much garlic? Mówię, że spytałam ciebie wcześniej, ile czosnku. Mówi, trochę, which means a little bit. To znaczy, what does that mean? A whole head. Cała główka. Cała główka. So we have a whole head of garlic here. To trochę jest. Trochę. And we have combined, we have 7 pounds of meat actually. So it's a little bit over 3.2 kilo. Because we have to have enough for this whole cabbage. And we also have two Kaiser rolls, stale are okay, that have been soaking in milk. So this is old school. Why do we add bread? Po co się dodaje bułka? Dużo dobrego smaku daje. It gives us nice flavor. No i będzie więcej mięsa. We have more meat. So this has been soaking for probably about 15 minutes. W ramach oszczędności. And this is really old school, kind of how grandma used to do all the time. And just squeeze out the milk. U nas za komuny przypadkowo ktoś dodał bułkę. Żeby było więcej, już się okazało, że to jest bardzo dobry smak, nie? Okay. I teraz jajka. Jajka. We have 3 eggs. Na tą ilość to 3. Wystarczy, to przepraszam. To... 3 eggs. No i teraz przyprawy, proszę. Sól, pieprz. Ile soli? No tak do smaku, nie? Sól jest tania, to nie żałuj. Pół łyżki? No to czasem tak na ten... Half a tablespoon. No jeszcze troszeczkę. Jeszcze, no. No dobra, spróbujemy później. Spróbujmy. Okay.
teraz pieprz. Najważniejszy. Pieprz? Pepper? Tak, no pieprzu to też nie żały. Pół łyżki. Dobra, może być. Half a tablespoon so far. We will taste it, he I says. Teraz ten... Majeranek? Majeranek. Majeranku można dużo, nie? Tak, majeranku, zetrzyj, tylko tak zetrzyj, żeby było. No. So probably a good tablespoon and a half. Paprika? Tylko to może być ostra, to ja nie wiem, tylko tak troszeczkę daj. We don't know if this is sweet paprika or if this is spicy, so we're just gonna do half a teaspoon. Jeszcze trochę. Jeszcze? Okej, dobra. I mean, it's okay to have spice in food, right? Dobrze wymieszać i długo trzeba mieszać właśnie. Długo mieszać? Tak. Stir long. Mięso lubi właśnie, jak jest tak bardzo, bardzo dobrze wymaserowane, nie? Wtedy ma lepszy smak. Pierwsze mieszanie to można tą chochlą, a później to trzeba ręką tego. Dad says it's best to massage your meat, because then the fats kind of melt a little bit and they get in between the leaner parts. And then he says, we'll taste it. I don't know how, but... Dad, tell me, where does this dish come from? Skąd znasz tą potrawę? Skąd znam? No. A to od cioci mojej. Kiedyś przyjechała do nas z Bytomia. Siostra ojca. I zrobiła tą kapustę. Ja myślałem, że pęknie. Pękniesz, bo tak dużo zjadłeś. Tak dużo zjadłem, takie dobre było. I ona mi codziennie gotowała to. Ale była zadowolona, bo ja nie mam problemu z wymyślaniem dań. Lubisz kapustę, to... No, nie musiałaś się zastanawiać, co robić. Przyszły teraz ładnie wyrobione, tak kleiste. I już możemy nakładać do gotowe, tego, tak? Gotowe. A teraz bierzemy do tego gołąba. Bierzemy kapuchę. Kapuchę. Trochę dużą. So the we normally when we work with cabbage rolls, we cut out the core, so the leaves kind of start falling off the head. With this, we don't do that because we want it all intact. The head is going to get stuffed all together. It's gonna get cooked all together. Tą kapustę zostawiamy, nie? No. So these just kind of came off loose. Może wyścielić, to będzie miała miękkie gotowanie. Okay, so now we cut the head in half, making sure that we have both of the sides of the core. Tym ostrzem do dołu. sharp down. I znowu, and then make sure you keep the core and cut it in quarters. So it's not completely cooked on the inside. Nie będzie kapusta całkowicie miękka w środku, nie? Nie, będzie, nie musi być. Wyciągamy ten najmniejszy? Niekoniecznie, tak? Niekoniecznie, no. Może zostać, jak odpadnie, to możesz go wyciągnąć, nie? And then we just shove the meat nakładamy. In between the layers. Nakładamy między każdą, każdy liść, czy może być nie, co dwa? Nie, tak, które ci się odkleją. Nie? So just find like a natural kind of way where the cabbage separates. And if you're using an older cabbage, it can be a little bit harder to separate, but it should work once you cut it into fours. I suppose I should do mine too, huh? Jak murarz na tym na budowie. How much do you put in each layer? Jak dużo nakładasz? No jak to tyle, ile wejdzie tam. Standard parent to unit answer, as much as you need. It's okay if it sticks out a little bit. Może troszeczkę wystawać, nie?
Tak, tak, to się wiesz, pewnie w wodzie się zetnie temperatury. To się nie rozleciało, nie? Take a string. You can use normal, regular string, or you can do like the cooking. How do you call that? The baling twine. Yes. And then trussing. Trussing string. And then you go around your cabbage to just around, so it holds nitkę, the leaves. Nitkę można zjeść, tylko że później długo wychodzi. Wystarczy, co? No, wystarczy. No, daj ten garnek. And then we take, you're gonna need a pot that will fit all of your quarters. Teraz następne. You can use the same pot you're cooking your cabbage in. Tak, no właśnie gotujemy między innymi po to, żeby tą gorycz z kapusty wygotować i wylać. And then we boil the cabbage ahead of time and then dump the water. Because the water gets really bitter from boiling cabbage like that. So boil the cabbage and dump the water. This is actually quite easy. I thought this was going to be a little bit more complicated. But since I've never done this before, this is a learning experience for me. But I do enjoy eating. To jest takie szybkie danie. Lepsze jest, szybciej się robi jak od gołąbków, bo gołąbki to są bardzo pracochłonne. Nawijane, zwijane, a tutaj to można napakować, napakować. How many people do you think this feeds? Ile myślisz, że to osób nakarmimy tym? Osiem osób spokojnie. Ale jak Mark spróbuje, to chyba dwie tylko są. To jest moje najlepsze danie. Jakie pokazowe. Jak kiedykolwiek jadłem i najlepiej mi to smakuje z wszystkich dań. Zwłaszcza jak jest młoda kapusta. O! Those quarters kind of go in. I mamy tutaj całą główkę. Your cabbage. Całą główkę mamy. And then you're gonna fill your pot with some broth. We just had some leftover from making rosu the other day, so that's what we're gonna use. You can use boxed broth or stock, or you can even just do water. But this is obviously gonna be a lot more flavor if you're using broth. And then we pour this. This has been heated up, so it's a little warm now. And we're just pouring it over the strainer just to catch any spices or... Okay, dobra. And then the tops will just steam from the hot... Tak? Tak, tak, śmiało. No, to się tak będzie parowało. And this is to steam for... I to gotujemy ile czasu? Godzinkę. Na takim wolnym ogniu. Próbujesz, aż będą miękkie liście te w środku. Te w środku. Mm-hmm. Jeżeli będą miękkawe, mięso też będzie dochodziło, to... Ale spokojnie godzinkę na takim godzinkę, wolnym ogniu. Godzinkę, tak. So you're gonna bring it up to boil and it's gonna cook here for about an hour. You can check your leaves by just kind of poking and I'm making sure it's... They are soft and meat is cooked that's sticking out and it'll be done. Aha, to jest mielone mięso, to ono szybko się gotuje. Aha, okay. Także nie potrzeba tam, wiesz, tak, może być za pół godziny, za 45 minut, bo to jest młoda kapusta. Tylko sprawdzimy później twardość tej kapusty i można ściągać. Dobra. We use this very complicated kitchen utensil to check the doneness of our cabbage. And we just poked it while it was cooking to see if it's done. If the outer layers of the cabbage are soft, the skewer goes in nice and easy, then we are ready to eat. Ho 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 ho. There's all kinds of goodness in this pot.
No, teraz trzeba no. się uda wyciągnąć. It takes a skilled hand of a woodworker. Oh, that smells amazing. How much do you think this serves? Ile to osób się tym naje? No, jest to chyba czworo. I think four, no? Dad says you can remove the string or the string will be removed. It'll take a little while for the string to go through, so I recommend removing. I asked my dad if he ever makes sauce for this, and his answer was that this thing is so good that he would never make it to sauce. But you can make a regular tomato sauce, and recipe obviously at poshokitchen.com. Or you can do mushroom sauce, I think would also look, taste really great on this. I can smell the different flavors combining, and the cabbage is really translucent. The cabbage is nicely cooked, and you can tell because it's nicely translucent. And oh, parsley is good too. Dad's like, just give me the big one. I just want to taste it. Let's eat. Oh yeah. Taste the porkiness of this meat, of this filling. I wouldn't change a thing. It even got smoky for some reason, and we didn't add anything smoky, did we? No. Just pork. Nam. Jak? Super. Ja też myślę. For this and more recipes, you can go to polishkitchen.com. You can find this recipe and all the rest of my Polish family recipes. And join us on Fridays when we go outside of our kitchen and explore Poland and eat delicious food, hang out with family. And thanks for watching. We'll see you next time. Do widzenia. Do widzenia. Bye-bye. Why do we add bread? Po co się dodaje bułka? Po co się dodaje bułkę? Tą kapustę zostawiamy, nie? Tak, to idzie dla królika. Okej. No. A co, coś ja miałem powiedzieć, ale...